bardzo fajnie, mogłam wreszcie pierwszy raz zobaczyć cały park z lotu ptaka i wiele miejsc, o których w ogóle nie miałam pojęcia. Pasażer ma możliwość wyboru. Albo jedzie gondolą, albo jedzie krzesło. Jest to zależne od pogody, od tego, czy na przykład dziecko w wózku jest, gdzie można spokojnie, bezpiecznie wsiąść do gondoli. Także zdecydowanie komfort się bardzo zwiększa. Na tamte czasy była to nowość. Na obecne czasy, po pierwsze, to była starość, eksploatacja dużo droższa. Już to było zużyte. Było to widać dopiero w trakcie, kiedyśmy demontowali to wszystko. To się wszystko poodkrywało. I dziw brał, że w ogóle to jeszcze było w eksploatacji i w użyciu. Kolejka jest zupełnie bezpieczna. Powstały jeszcze dodatkowe, czy powstaną za niedługo dodatkowe zabezpieczenia dla rzutu oszczepem, dla rzutu młotem. Tam zresztą jest ta strefa zupełnie inaczej rozwiązana, także żadnego zagrożenia nie ma. Takiej szansy, żeby koszt inwestycji, czyli 34 miliony złotych się zwróciły. Między innymi temu służy dotacja ze środków unijnych, ponieważ to jest projekt założenia deficytowy. On pełni funkcję nie tylko atrakcji turystycznej, ale również transportu publicznego na terenie parku.